Witam Państwa serdecznie. Chyba wszystkim zależy na szczypłej sylwetce, ale niekoniecznie lubimy chodzić na siłownię. To dosyć To jest niemiecki, tak? Wszystkim zależy na szczypłej sylwetce, ale niekoniecznie lubimy chodzić na siłownie. To dosyć kosztowne, a w dodatku czujemy się skrępowani, kiedy inni przyglądają się nam podczas treningu. No ja się nie czuję skrępowany i każdego właśnie tego uczę. Uczę każdego. Wiecie, ja Wam mówiłem, że ja miałem takie podopieczne nawet, nie? Zwracałem na to uwagę, że miałem kilka takich podopiecznych kobiet, które się wstydziły w ogóle chodzić na siłownię. To było najgorsze. Wiecie, nie wprowadzenie diety to wcale nie było skomplikowane i to wcale nie było problematyczne u takich osób, u takich kobiet wprowadzenie diety. Tak samo, jeżeli mówimy o wprowadzeniu treningu, to też nie było za bardzo skomplikowane, gdyby nie to, że one miały problem w ogóle z przebywaniem z ludźmi na siłowni. To było najgorsze. Witam cię, Danielo. Witaj, Ralf. Jako fanka aktywności fizycznej pokazujesz ludziom, że można uprawiać sport niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Tak, próbuję zarazić ich pasją, bo wysiłek fizyczny to wspaniała rzecz. Moż Dobre to jest, nie takie mocno cringe'owe, tak? Sprawić dużo przyjemności i ma doskonały efekt uboczny. Po treningu czujemy się dużo lepiej. Jesteśmy sprawniejsi i możemy czuć satysfakcję, że robimy coś dobrego dla swojego ciała. No satysfakcja to jest podstawa, satysfakcja, bo ja wam powiem, że co mnie tak kręci w treningu? Właśnie satysfakcja. Nie wiem czy wy też tak macie, ale to uczucie, kiedy już skończysz trening, i bierzesz prysznic w domu, czasami nawet zimne prysznice sobie robisz, to to uczucie, kiedy czujesz, że jeszcze ta krew płynie, pulsuje, to uczucie takie, że wiesz, że zrobiłeś trening, to już nie jest ból, ale to jest takie wspaniałe uczucie przetrenowania, że wiesz, że ten trening był bardzo dobry. To taka satysfakcja, nie? Czasami tak jest, że nawet się nie chce iść na siłownię. Wiele osób zadaje mi pytanie, Patek, a tobie czasami też się nie chce iść na siłownię? A co myślicie, że ja nie jestem człowiekiem, że co ja jestem robotem? Też czasami nie chce mi się chodzić na siłownię. Mam takie dni gorsze. Już nie mówię o takich dniach, wiecie, gdzie mnie boli głowa albo coś takiego. Aczkolwiek nigdy nie było to dla mnie wymówką. Zawsze tam brałem tabletkę i idę na siłownię. Ale czasami mam lenia, mam czasami lenia jak każdy i wam powiem, że musisz myśleć o tej satysfakcji. Myślisz, jak zrobię ten trening, to ta satysfakcja będzie dla mnie nagrodą, bo jak ktoś będzie myślał cały czas o tej sylwetce, to wiecie, to jest długoterminowe. Jakieś tam założenie twoje, nie? Jakiś plan długoterminowy. No sylwetki nie zrobisz w tydzień, w miesiąc, dwa. No wiadomo, no musisz zbudować sylwetkę taką jak moja, to musisz poświęcić na to lata. Musisz trenować latami. Wiecie, jeżeli ktoś myśli, że taką sylwetkę zrobi jak ja w kilka miesięcy, to nie, nie zrobisz tego w kilka miesięcy. Musisz to zrobić rozłożyć to w planie. A więc to musi być plan rozłożony na poszczególne punkty i to robisz latami taką sylwetkę. Nie potrzebujesz cały czas prowadzić oczywiście dyscyplinę przez te wszystkie lata. Ale najlepiej właśnie sobie yy, no, dawać takie cele, wiecie, krótko dystansowe, a więc no, te, te samopoczucia, a więc sobie dawać takie nagrody. To no, wiadomo, jak... No, mieć to już w głowie ułożone, że jak pójdziesz na trening, to później po treningu masz te wspaniałe uczucie. Wy na pewno też kojarzycie, o czym ja mówię. Jak ktoś trenuje siłowo... Nawet nie siłowo, może ktoś trenuje bieganie, to też ma satysfakcję, nie? bo to nie jest tak, że wiecie, wszystko się sprowadza do treningu siłowego i wszystko się sprowadza do kulturystyki. To tak nie jest. To tak nie jest, że kulturysta powinien szanować tylko kulturystów. Może to tak jest, u tych zwapnionych łbów betoniar, to może tak jest, że oni szanują tylko siebie nawzajem. Ktoś jest kulturysta, to już wiecie, będą go klepać po jajka. Ja szanuję każdego sportowca. Możesz być biegaczem, możesz grać w tenisa, obojętnie co, Możesz grać w koszykówkę i tak dalej, obojętnie co. Ale zawsze i każdy ma takie, no takie spełnienie, takie, wiecie, taki czas po treningu, który, który jest dla niego satysfakcją. I dla biegacza może być to na przykład jakiś dystans pokonany. Ja tu mam na pewno biegaczy, to wiecie. Dla kulturysty na pewno jest coś takiego jak, wiecie, to uczucie, no to nie jest ból, ale to jest takie uczucie, że jeszcze czujesz, jak ta krew pompuje się, jak, jak, jak jesteś taki, wiecie, wzruszony, to ja to nazywam, że świeży, to wszystko jest, te zniszczenia mikrourazy, to jest wszystko jeszcze świeże, dopiero zaraz po treningu sobie bierzesz taki prysznic zimny, no to wtedy masz takie uczucie spełnienia, nie? że a, zrobiłem ten trening i to taki dobry i później, wiecie, jak ja jeszcze idę spać, no to czasami tak na głos mówię, i żona się z tego śmieje, ale to wiecie. Dla jednego może być to śmieszne, dla innych nie. Jak ktoś rozumie trening siłowy, to dla niego nie będzie to śmieszne. A ja zawsze sobie tak na głos powtarzam: ale to był dobry trening. Ale poszło ładnie. Wiecie, jestem wtedy mogę iść spać, jestem zadowolony, wyluzować się, nie? Ach Samuel, tutaj odnośnie tych kulturystów. Przepraszam Was, że taki monolog poszedł. Przepraszam Was, bo jakoś tak się wczułem. Wczułem się tak niekiedy tak mam. Jak opowiadam o czymś, co lubię, to mogę się wczuć. Przepraszam was. Za ten monolog. Poleciałem teraz. I teraz pewnie wy tak sobie siedzicie, nie? Co on pierniczy? Co się z nim stało? O czym on mówi? Kudemo, I don't know. Sale pasą są. Czemu fajnie się Ciebie słucha? To dziękuję. Myślałem, że już tak zerkacie w taki sposób. To właśnie będzie tematem naszego programu. Widzę, że masz ze sobą. Jak, jak opowieści dziadka. A już myślałem, że, że zastanowicie się tak. Powstrzymać go, czy nie? Ja też, wiecie, nie lubię obrażać. Wiecie, że ja taki jestem, że nie lubię obrażać, ale. Kto kupił to? Kto kupił to urządzenia? się kto to kupił? No, To by wystarczyło kółeczko, cokolwiek. I jest lepsze niż to. Ławeczkę. Każdemu z nas przyda się odrobinę na ruchu. Wiecie, jak to wygląda, nie? Ktoś wymyśli, ktoś to zdesignuje, Wcale niezbyt mądry, bo to nie trzeba mieć do tego nie wiadomo jakich, jakich umiejętności. Też może być to kopia. Bardzo często, gęsto są to kopie, wiecie, produktu z jakiegoś, nie wiem, z chińskiego z chińskiego marketu i to później sprzedaje za miliony. Tylko mówię, no, lekko się dziwię. Ja rozumiem, że mogą być ludzie naiwni, ale się dziwię, że ktoś to może kupić. Od teraz nie musimy do tego nawet zdejmować dżinsów. Żeby mieć ten wyjątkowy sprzęt w swoim domu, wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu widoczny na ekranie lub złożyć zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.mango.pl to w ogóle jest taka cienka, te, te profile są takie cienkie, nie? to jest wykonane, jak to kiedyś już ktoś wspomniał na czacie, że podkradnę sobie to słowo, to jest chyba zrobione z gównolitu, bo to jest widać, że takie cienkie i ja bym nie zaufał, nie zaufałbym, bo to można zęby wybić, to by się rozeszło, wiecie o co chodzi, tu żadnego spornika nie ma, także z czego to jest zrobione, z tytanu? Musi być z gównolitu na 100%, bo pewnie jest stanie. Nie zaufałbym. W te góreczki cieniutkie i w to to bym nie zaufał, nie ma opcji. Chyba, że jest napisane na sprzęcie, wiecie, taka naklejka czerwona, maks 70 kg. Nie przekraczać wagi maksymalnej. W takim razie proponuję, żebyśmy przeszli już do czynów. Jestem za, ale przedtem powitajmy Maję i Katrin. Tak, mamy przecież ekipę wspierającą. O, jak mamy ekipę wspierającą Maję i Katrin, to zobaczymy, czy to w ogóle by się do czegoś nadało. Wiecie, w tych urządzeniach z tego telezakupy Mango, to ja zawsze, ja wiem, że te, 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 te urządzenia nie nadają się do ćwiczenia, to chociaż upatruję w tym, wiecie, takich przyrządów, które mogłyby Ci posłużyć w, w, w życiu codziennym, nie? Nie mówię przy zmywaniu naczyń, bo to wiadomo, że teraz mamy zmywarki i tak dalej, pralki, nie mówię tutaj o praniu, ale... Myślę o takich rzeczach, wiecie, nie do końca, które można poruszać na Twitchu, nie? O rzeczach dla dorosłych. Nie, I tak sobie myślę, czy jakieś zastosowanie tutaj by do tego znalazł. I powiem Wam, że zawsze jakoś wyjdzie, zawsze wyjdzie. I już tutaj Wam powiem, że ja wiem, zaraz powiecie głoś, głodnemu chleb na myśli, nie, nie, nie w ten sposób, tylko po prostu zawsze staram się. Na jakieś pozytywne rzeczy. Wiecie, że ja nie lubię negatywny być nie? I, i cały czas wyciągać negatywne rzeczy, bo to jak jesteś negatywny, to jednak wpływa to źle też na, na, na ciebie. Jak każdego negujesz. Także staram się tutaj jakieś pozytywy wyciągnąć z tego i już widzę tu pewne zastosowanie. Widzę, widzę tu pewne zastosowanie. Najpierw trzeba oprzeć na tym kolana, i to bardzo proste. O to, tak, 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 tak. tak. Kolana trzeba oprzeć na 100%. To nie ma mowy, żeby, żeby nie. To muszą być oparte kolana w podparcie. Zgadza się, wystarczy uklęknąć na tych wgłębieniach. No to, to taka pozycja jak na pieska. Które są wyścielane elastycznym Że Przepraszam, was rozpędzam się. No tak, trzeba kolana i to trzeba łokcie. Mogę na to wejść, nawet jeśli ważę 100 kg. tych właśnie z żoną gadałem, żeby to kupić, ale nie do ćwiczeń. No yy, Łukasz, też coś możemy nazywać ćwiczenie. Łukasz, tutaj, proszę cię, żebyś nie dyskwalifikował. Wieczornego kardy i nie nazywał tego treningiem, bo jest to też jednak trening. Ja mam nadzieję, że to wszyscy pełnoletni. Jest ktoś. Nie, nie zresztą nie można chyba mieć konta na Twitchu, nie będąc pełnoletni. Czy można? Chyba nie można. Także na 100% jesteśmy wszyscy pełnoletni. Jasne. Następnie opieramy przedramiona na tych wałkach. No, tak, tak. To to podstawa jest. tak. Mhm. Ja myślę, że oni też nie są głupkami w tej reklamie. Oni nie są głupkami i ja Wam powiem, że oni też zdają sobie sprawę, że można to używać do innych celów. I dlatego tak pokazują nie? No nie są głupkami. Oni wiedzą, że wiele osób zakupi to w celu innym, aniżeli taki trening siłowy. Miękkie i naprawdę przyjemne w dotyku. Twitch od 13 lat? A no to mam nadzieję, że tu nie ma takiego. Człowieka. A jak jest, to koleżko sympatyczny. Ty sobie tutaj za dużo nie wyobrażaj, bo my tutaj rozmawiamy o. My tutaj rozmawiamy, jakby ci to powiedzieć, wytłumaczyć tak w prostym języku. O takich ekstremalnych ćwiczeniach i bardzo profesjonalnych ćwiczeniach. Rozmawiamy tutaj. Znaczy mamy na myśli bardzo profesjonalne zastosowania do takich właśnie sprzętów. Oni za uchwyty i już możemy brać się do pracy. O już. Oh. <laughs> Słyszeliście to? <laughs> już możemy brać się do pracy. Co to jest? Nie, no przecież administracja z Twitcha dokładnie sobie zdają sprawę, że my interesujemy się tym urządzeniem do ćwiczeń, bo jest, tytuł jest przyrząd do ćwiczeń, Abmax. Możemy się brać do pracy. Ciekawe. To jest pozycja wyjściowa. Pozycja wyjściowa, zdajemy sobie sprawę. Jedynie zbliżenie na, na tego pana jest nie za dobre. Tutaj, ale tak, to pozycja wyjściowa jest OK. Żeby rozpocząć ćwiczenie, należy podciągnąć kolana w kierunku łokci. Faktycznie, to proste. No i nawet taką pozycję można było utrzymywać. znowu je opuścić. Co w ten sposób trenuje? Po pierwsze ćwiczysz brzuch, bo mocno go napinasz, żeby podciągnąć nogi do góry. Tak, a dla mężczyzn to się nie nadaje, już widzę. Dodatkowo wzmacniasz. Mężczyźni są za mocni. Mięśnie pleców, ponieważ musisz je trzymać prosto, oraz mięśnie pośladków utknęły. Wszystkie te. Słyszałem, że te maszyny można ze sobą łączyć. Czekaj, co sugerujesz? <laughs> czekaj, czekaj, bo na to nie wpadłem. Poczekaj, zwolnij, bo widzę, że tutaj mamy nowego designera. To panie designer. Czy mógłbyś tutaj zwrócić nam uwagę, jak połączyć te oto dwie wspaniałe maszyny? Co to wie już tutaj do góry? Czy mógłbyś nam tutaj to rozrysować na kartce? Jak połączyć te dwie oto maszyny? Bo ja bym był zainteresowany. Te części ciała modelują się w trakcie tego jednego ćwiczenia. Powiedz mi, jakie tempo należy sobie narzucić? Czy specjalnie robisz to wolno po to, by mięśni odczuły tę pracę, a krew dopłynęła do mięśni? Dokładnie. Chodzi o to, żeby poczuć wysiłek. Kiedy wy... Tak, krew może dopłynąć. Na 100%. procent. wykonujemy powtórzenia za szybko, to trochę się oszukujemy. Nie, nie, to tak za szybko nie wolno wykonywać. W rezultacie wykonujemy ćwiczenie połowicznie. Trzeba więc być dokładnym. Tak. O, to w tym na 100%. Trzeba być bardzo dokładnym. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie Jeśli chcecie tak. mieć jak najlepsze efekty To należy podciągać kolana do samej góry Jak dacie radę a... <śla> Darek Borek już wyciąga od koleżki <śla> Darek Borek już nie popuści Jak? Oczywiście No też, no wszyscy już Spokojnie Darek, co ty tak się wyrywasz? Co ty jesteś taki tutaj nadpomudliwy? Poczekaj, koleżka ma pomysł A widać, że jest designerem i powie nam, jak połączyć te dwie maszyny. Cały czas czekamy, on pewnie już tam robi projekt. Jako designer, jako spawacz pewnie robi projekt, jak to zrobić, jak skonstruować tą przepiękną maszynę do ćwiczeń yy, ekstremalnych zapamiętajmy. A potem opuścić maksymalnie na dół. That is optimal. Tak. That is optimal, ale skla! Na Oczywiście, jeżeli nabierzemy wprawy, to można lekko przyspieszyć, ale równie dobrze można... Ja, ja, na tugliś, ale sła. ale A co Na to robić bardzo wolno. Początki o. bywają trudne. Najgorzej jest się przełamać i w ogóle zacząć. Przy muzyce we własnym pokoju albo oglądając telewizję będzie to o wiele prostsze. Mówi się, że pier... W wam powiem, że... Tak jakoś dziwnie bym się czuł. Wyobraźcie sobie, że macie okno balkonowe, zapalone światło i ćwiczysz na tym wieczorem, nie? Jednak tak, no, dziwna sytuacja. Dziwnie by to wyglądało. I ktoś podleciał dronem i ci cyknął kilka zdjęć albo nagał materiał wideo. Jak masz zapalone światło w nocy i, i, i ćwiczysz przy oknie balkonowym, nie? przy drzwiach balkonowych. To by było jednak problem. Tutaj widzę problem. <grystanie> widzę problemy. <grystanie> nie byłoby wtedy naturliś, ale skla nie byłoby. Wtedy, <grystanie> wtedy ktoś, kto zna angielski, to... angielski, przepraszam, niemiecki, bo tutaj mamy z niemieckim do czynienia, to było to trochę tak jak, trochę wstyd, nie? <grystanie> trochę może szanujące. Przetreningi powinny trwać kilka minut. Z biegiem czasu ich intensywność będzie automatycznie wzrastać. O, no to nas interesuje, żeby właśnie intensywność wzrosła. Żeby nie trwało to kilka minut, ale żeby trwało co najmniej kilkanaście minut, nas interesuje taki trening. Czy to jest najniższa pozycja, którą można ustawić? O, nie, nie, nie. To nie jest najniższa pozycja. Na 100% jest to urządzenie regulowane. No przecież nie każdy jest tego samego wzrostu. To musi być regulowane to urządzenie. <grystanie> ja bite, tak? <grystanie> Godzina minimum co najmniej, co najmniej, jeżeli ktoś wytrzymuje na takim tempie, to co najmniej. To nie jest, wiecie, zawody, jak to tutaj w Anglii mówią, żeby pokonać czajnik nastawiony z wodą. Nie, nie, nie. To nie jest bit nie, to jest coś takiego, wiecie, bardziej, yy, co ci przynosi większą satysfakcję. Także jak najdłużej musi trwać taki ten. Tak. Tutaj znajduje się zawleczka. Zawleczka, to zawleczkę trzeba zdjąć, przepraszam, zagwać cię, powiedzieć zdjąć zawleczkę. trzeba. Jeżeli ją wyciągnę i rozsunę drążek, no. to widać otwory, dzięki którym możemy zmieniać hmm. wysokość naszej ławeczki. <laughs> o co chodzi, że to zaraz ja widzę. Patyk, cofnij, do czego była ta zawleczka. Mamy do wyboru kilka możliwych ustawień. No tak, ustawienia trzeba idealnie tutaj, to trzeba wypoziomować. Ja myślę, że bez poziomnicy tutaj. Tricep spiechowiaka można tu przyłożyć i poziom złapie idealny. Na tryceps piechowiaka my to ustawi. Jeżeli się na któryś decydujemy, wystarczy wetknąć zawleczkę z powrotem. <noise> No, czasami może być ciężko, ale widać, że zawleczka jest. Ja wybrałam teraz pozycję trzecią, trudniejszą. No. Ponieważ jest teraz bardziej stromo, trzeba użyć większej siły, by podciągnąć kolana. No, tak, to wtedy większej siły trzeba używać na stopę. Dokładnie, kąt nachylenia znacząco wzrósł. Mm. Ale nasza pozycja jest właściwie. Nie... Gnał. <laughs> <Genau. laughs> A Manik się rozpędza. Już tutaj zaczyna władać perfekcyjnym niemieckim. Zmieniona. Żeby podciągnąć nogi do łokci, będzie trzeba włożyć w to więcej wysiłku. Ja bym sobie pewnie teraz nie poradził. Na pewno dałbyś. Zacznadę spokojnie, to się rozkręca. Siedziałem cicho na czacie, a nagle wszedł temat, i wstyd mi za swoje wpisy. Jak najwyżej, jak najniewyżyty małola. Przepraszam, szanowne towarzystwo na czacie prowadzącego. Nie, nie, zacny adept. Cały czas rozmawiamy. Ja nie wiem, co ty sobie, zacny adept, tutaj wyobrażasz. Bo ja nie wiem, co jest w twojej głowie, jaką ty masz wyobraźnię bardzo dużą. Bo tutaj rozmawiamy o specjalistycznym ćwiczeniu specjalistyczne urządzenie do ćwiczeń. A więc o co tutaj chodzi? Szajs. This is Co się dzieje w Twojej głowie? Co Ty wyrabiasz? Radę. Chcesz spróbować? Oczywiście. Ciekaw jestem, czy mi się uda. Śmiało. Zapraszam. A więc mówisz, że... Nie. No dobrze. To ja, ja jestem w sumie... Ja jestem bardzo tolerancyjny. Dobrze. Spróbuj sobie. Spróbuj, Jestem bardzo tolerancyjny. Spróbuj. Że ćwiczy się tak jak poprzednio. Ustawiam tutaj kolana. I przedramiona. Z przodu. się dłońmi. I teraz po prostu ciągnę. Nie, to nie. To nie, to nie. Trochę przewinę, delikatnie. Dwadzieścia powtórzeń. A jutro trzydzieści. to najmniej. Można również mieć. Trzydzieści to może być mało. Trzydzieści wysiłek w minutach, nastawiając stoper. Trzeba jednak pamiętać, żeby zamierzenia były osiągalne. Trzeba pamiętać, że zamierzenie było osiągalne. To jest podstawa w tym ćwiczeniu. Wtedy można powolutku i stopniowo rozwijać się, a ćwiczenia będą przyjemne. No, no, to ja wam powiem, że... Jaki to był numer? Jaki to był numer? Bo ja nie chciałbym, a to może ja sobie poczekajcie, to. A to tam, wiecie. To tam. Do ulubionych, to tam później numer się obczajnie.